Wojtyfer. Jesteśmy bezpieczni. Kamil Szkaradek po pierwszym zwycięstwie w karierze w zawodowym MMA. Kamil, jakie to są emocje wygrać właśnie w zawodowym pojedynku? Kurde, nie do opisania. Jakbym się, kurde, nawcinał, nie wiem czego. Jest tak zarąbiście, 1-0 do przodu, kurde, no ciężko to opisać po prostu, to trzeba samemu przeżyć. 1-0 do przodu i słuchaj, no fantastyczny performance, tutaj jest, widzę, Atencjusz z KSW. Znakomity występ, zdominowałeś swojego rywala totalnie w parterze. Czułeś dużą przewagę, umiejętności? Kurczę, no... Tak, czułem, że nie może mi rywal raczej zagrozić w żadnej płaszczyźnie, co nie? Jak już skleiłem się do klinczu, to już wiedziałem, że po prostu, że to jest już moja gra i że, no, że jak chcę, to skończę po prostu. Żałujesz, że nie był to Sebastian Decowski? No, znaczy, kurde, czy żałuję? Co się odwlecze, to nie ucieczę, co nie? Ja tam jestem profesjonalistą, tak jak mówię, ja mogę walczyć z każdym, co nie? Fajnie, że Mariusz wziął tą walkę, dzięki niemu odbyła się w ogóle ta walka, jeszcze raz chciałbym mu podziękować. No co, no... Czy żałuję? Nie żałuję, no bo kto będzie, to będzie, no nie? Dla mnie to nie ma jakiejś różnicy. Ran wojennych większych nie ma, tylko myślę, że więcej ci tak jakby szkody przysporzyło te zbijanie wagi. Powiedz mi, kiedy ty mógłbyś teraz wrócić do klatki, skoro tak jakby no nie ma raczej, myślę, większych urazów po tym pojedynku? Ja myślę, że nawet w tym roku mógłbym wrócić do klatki, jakby była jakaś fajna oferta, a jeśli nie, no to czy jakoś koniec lutego. Jakby było coś fajnego, to nawet w tym roku. Ja jestem cały czas w gazie, ja nie jestem taki, wiesz, żeby nie trenować, bo ja to po prostu kocham. Ja chcę cały czas trenować, cały czas się rozwijać. Jak przyjdą fajne oferty, będziemy na bieżąco gadać. Chciałem cię jeszcze zapytać o tą zmianę rywala, bo przygotowałeś się do tej walki, był ostatni tydzień przygotowań, ścinałeś wagę, dowiedziałeś się, że twój rywal wypadł, był nowy, czy to jakoś jakkolwiek wpłynęło na twoje przygotowania? Znaczy, jeśli chodzi o same przygotowania, to nie, no bo już to było ostatnie, to już końcóweczka, no nie? Kurde, wchodziłem taki faktycznie 2 dni wkurzony, jak byłem bez rywala, no wiesz, ścinam wagę, a tu nie wiem, czy ja zawalczę, no w ogóle, no nie, bez węgli, bez pijesz te litry wody, kurde, ale jako tako nie wpłynęło to, no, przynajmniej nie byłem głodny, bo byłem taki wkurzony. No właśnie, ale podczas przygotowań przygotowałeś się jednak pod jednego rywala, nagle była zmiana, za dużo walk też twojego rywala nie można było zobaczyć w internecie, czy szukałeś czegoś, przygotowaliście się na nowo, czy zostaliście już przy tym, co wytrenowaliście w tym okresie przygotowawczym? Raczej zostaliśmy przy tym, co wytrenowaliśmy. Szukałem, wiadomo, no bo no nie da się, no nie. Sprawdzałem tego, sprawdzałem rywala w internecie. Troszkę się już wszedł po walce jeszcze emocje. Sprawdzałem rywala w internecie, tak, ale nie zmieniło się to nic, nie. Ja wiedziałem, że ja jestem kozakiem, wychodzę zrobić robotę i trochę, wiesz, mówię to tak z pewnością siebie, ale po prostu wiedziałem, na co mnie stać, no nie. I że po prostu jestem w stanie wygrać ten pojedynek. Kamil, ostatnie pytanie ode mnie, kategoria piórkowa, czy kategoria kogucia to jest kategoria docelowa, w której będziesz się walczyć, czy za jakiś czas myślisz jednak przejściu do tej kategorii piórkowej? Wiesz co, na razie kogucia, ja nie jestem jakiś teraz ciężki na co dzień, jak jestem w treningu, no to ja ważę mniej niż 70, także jest okej, ja mogę 6-1 robić, co nie, tylko jak przybrać mięśnia, jakbym przybrał mięśnia, to za parę lat, teraz to na razie. Piórkowa. Przepraszam, kogucia. No co, Kamil, dziękujemy ci za fantastyczny debiut, długo wyczekiwany debiut. Gratulacje i czekamy na więcej. Dzięki wielkie. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam moich sponsorów. No i siema, oglądajcie mnie dalej.